kochani, z tej strony Monika. Dzisiaj taki rzeciutki filmik, chciałam po prostu pokazać albumik, który zrobiłam na wymiankę w ramach facebookowej grupy ScrapTube. Ja się wymieniałam z Moniką Będowską. Jak oczywiście jej albumik przyjdzie, też go nagram, natomiast wam pokażę, co ja zrobiłam. Wykorzystałam praktycznie w całości kolekcję papierów Scrapberries Gardens of Delight. Ponieważ ona ma, jest bardzo, bardzo ozdobna, ta kolekcja. Tak jak widzicie, na okładce po prostu zwyczajnie papier. Rameczka. Tutaj troszeczkę pociągnięta takim perłowym medium. O. I tak samo tutaj jest pociągnięte delikatnie napis. Wspaniała podróż. Zamykanie jest na wstążeczkę i ćwiek. Z tyłu gładkie. Teraz otwieramy. To się prezentuje w ten sposób. Tutaj mamy boczną kieszeń. W tej kieszeni są dwa tagi odstemplowane, żeby dało się coś napisać. Dodatkowe maty na zdjęcia tutaj włożyłam. Zabezpieczyłam wszystkie brzegi taśmą washi, dlatego że wiecie co, ten papier Scrapberries jest troszeczkę cienki. I ja się nie do końca mu ufam, że on jest, będzie dosyć dobrze wytrzymały, więc mam nadzieję, że ta taśma washi troszeczkę tutaj pomoże. I mamy wodospad. Wodospad jest zrobiony z bloczka papierów 15x15. I prezentuje się w ten sposób. Na jedna. Kolejna strona. Że papiery są bardzo, bardzo piękne, ale niestety dosyć cienkie. O. Kwiaty mi się bardzo podobają, są piękne. Tak. I na samym końcu jeszcze jedna kieszonka. I w tą kieszonkę też włożone dwa tagi. Tak jak mówiłam, album bardzo prosty. W ogóle podoba mi się ta forma albumu. Będę prawdopodobnie ją robiła znacznie częściej. Bo jest po prostu świetna. Także brawo dla Gosi za bardzo czytelny tutorial. No. I zapinamy. I pakujemy albumik. I idzie na pocztę. Na razie, pa, cześć!